Witam w kolejnym odcinku z serii War Thunder. Miał być trochę wcześniej odcinek, ale niestety miałem pewną fuchę do robienia. Poczułem pieniądz i no... No niestety, ale... Robota była ważniejsza. Zróbmy sobie mały przegląd tego, co mamy na pokładzie. Mianowicie przejdźmy klasycznie do pancerza. No i tak. Jest to Battle Rating 2.7. Mamy takiego potwora, który ma dwa działa, trzy karabiny i z przodu płyta grubości 38 mm, efektywna 59. Tutaj znowu trochę grubsza płyta, ta sama grubość efektywna. Wieżyczka, ta sama płyta, grubość już troszeczkę większa, chociaż no są momenty, że tam 40 jest, ale to są tylko takie małe fragmenty. No i teraz tutaj to, gdzie działało jest. Płyta grubości 38,1. No, zależy po skątowaniu, przeważnie jest to tam 60-40, coś takiego. No to jak ktoś trafi pod kątem 90 stopni, o to tak gdzieś tu będzie, to będzie jakieś tam 42 mm, no, no, nie za dużo. Ale to jest Battle Rating 2.7. Tutaj ta przednia płyta od transmisji, ona jest też tam w granicach 5 cm. No ogólnie nic nas nie chroni tak naprawdę, no to są wartości takie, że wszystko od nas przebije. Wyłączmy sobie tylko external armor. Bok, grubość 38 mm, wieżyczka jest odlewana, wszędzie taka sama grubość. Z tyłu też 38 mm, no ogólnie mówiąc nie ma co nas chronić, to jeszcze w ogóle jest jakaś płyta nadająca się na blachę pokrycia dachowego. Oto jakiś kątownik nawet jest 12 mm. Drzwiczki 38, obustronne. No tak jak mówiłem, nie chroni nas za dużo. Wnętrze tego potwora to 6-osobowa załoga. 6 osób, tłum ludzi, naprawdę tłum ludzi. I tak, celowniczy, ładowniczy. Ładowniczy, celowniczy, kierowca na samym środku. I dowódca. Jednym strzałem da się wyeliminować oczywiście całą załogę. Trzeba mieć pocisk rozpryskowy i po prostu trafić byle gdzie. No, oczywiście nie tak, żeby się ześlizgnęło po pancerzu. Ale da się naprawdę, wiele razy dostałem jednym strzałem Mikaja. Z tyłu silnik 400 koni mechanicznych, po bokach zbiorniki paliwa, pełno amunicji wokół, wszędzie po prostu jest ta amunicja. Mamy ponad 100 pocisków do działa 37 mm i 50 pocisków do działa 75 mm. Oczywiście nie bierzemy zawsze kompletu, bo po co? Z przodu transmisja. No i na tym chyba zakończymy, jeżeli chodzi o prześwietlanie. Przejdźmy sobie teraz może do modyfikacji. W modyfikacjach mamy do dyspozycji tak naprawdę do odkrycia dwa rodzaje pocisku. No, trzy, ok, ale ten ostatni to jest dymny. Pierwszy pocisk to pocisk do działa 37 mm i jest to pocisk o penetracji z 500 metrów 65 mm, tam 52 i 22, zależy od kąta. Drugi pocisk do odkrycia to pocisk do działa 75 mm. I tutaj już ta penetracja większa oczywiście, no bo większy kaliber i tak dalej. 84 mm z 500 metrów, plus dodatkowo jest to pocisk z ładunkiem wybuchowym, czyli jak przebije, rozrywa się i odłamki ranią naszych nieprzyjaciół wewnątrz. Przejdźmy sobie w takim układzie do dział, jakie mamy na naszym M3. Tak jak mówiłem, mamy dwa działa na pokładzie, to znaczy 75 mm jest to armata M2. I 37 mm armata M5. Armata. Działko. Działko M5, 37 mm. I tak. To działo możemy spotkać tylko na czołgach typu M3. M3 Lee, M3 Grand, brytyjski Grand, radziecki Grand, bo tak naprawdę wszystkie te cztery nacje mają swoje M3. Nawet Amerykanie mają dwa rodzaje tego M3. Jest to Premka, Grand 1, ale to później. To później, wyłącz się tutaj, ok. I tak, to działo. M2 możemy spotkać, jak mówiłem, we wszystkich rodzajach M3, ale w wersji haubicy możemy spotkać na czołgu M8. I tu jest M2, haubica kalibru 75 mm. Działo M5 możemy spotkać w takich czołgach jak... Badania. M2A4 w Premce. I pierwszy Steward. Na tych czołgach możemy spotkać to działo. Także mamy tutaj
Na Battle Ratingu 2.7 mamy dwa działa, jedno 75 mm, które naprawdę ma dobry wygar, jak na ten Battle Rating. No i takie 37 mm na unieruchomienie silnika, zabicie kierowcy i to dokończenie jest przeważnie. Ale tym działem na górze też możemy rozwalać przeciwnika jednym strzałem. Nie można nic powiedzieć o czołgu M3 bez powiedzenia czegokolwiek o jego pierwowzorze, czyli czołgu M2. M2 został wprowadzony do służby amerykańskiej już w roku 1939. No, czy już, to może przesadziłem. No, ale w roku 1939 został wprowadzony. No i w roku 1940, kiedy dostawał ciężkie wpierdy, Amerykanie no powiedzieli sobie tak, że no tutaj walczymy z pancerami 3, pancerami 4, no nie mamy czym walczyć, to może stworzymy coś lepszego. No i tak powstał czołg M4 Sherman. Tylko pierwsze Shermany wprowadzone zostały do armii amerykańskiej w roku 42, a mówimy tutaj o roku 40. No i teraz Amerykanie i Brytyjczycy, kurczę, no nie mieli co, nie mieli czym walczyć, no to kurde, trzeba coś wprowadzić takiego pośredniego. No i powstał czołg M3 Lee. Została trochę skorupa tak naprawdę z tego M2, tak jak widzicie tutaj trochę te sponsony z karabinami maszynowymi. Trochę tył i podwozie, reszta została trochę przekonstruowana. Czyli mamy tak, wielki sponson z działem 75 mm, wieżyczkę z działem 37 mm, no i tam troszeczkę tej skorupy pozostało, tak? Dodali trochę pancerza, no i tak powstał czołg M3 Lee. Powstało dwa rodzaje tych czołgów M3, to znaczy wersja amerykańska i wersja brytyjska. Jak widzicie, różnica polega tylko i wyłącznie na konstrukcji wieży. Dlaczego? No dlatego, że Brytyjczycy właśnie tak chcieli mieć tutaj miejsce na jakieś pierdoły, pewnie na amunicję, z tego co kojarzę, i chcieli mieć dodatkowe bodajże radio dla kierowcy, przez co załoga zmniejszyła się do 6 osób i pierwotnie było 7, no to tam naprawdę nie było miejsca, potem zmniejszyła się do 6. Początkowo Brytyjczycy nie chcieli tego czołgu u siebie, woli, żeby Amerykanie produkowali ich czołgi w ich fabrykach. No to Amerykanie powiedzieli, sorry, ale nie, nie będziemy produkować waszych czołgów, bierzcie od nas nasze czołgi. No i Anglicy powiedzieli, w porządku, tylko że zmieńcie właśnie tą wieżę, tak jak powiedziałem wcześniej. No i tak powstał M3 generał Grant na cześć 18. prezydenta Stanów Zjednoczonych, generała Ulyssesa Granta. Czołg M3 został produkowany od sierpnia 1941 roku do grudnia 1942 roku i w ciągu tego okresu, czyli tak naprawdę około półtora roku, zostało naprodukowane 6,5 tysiąca sztuk. 6,5 tysiąca w ciągu półtora roku, to jest po prostu ogrom. Co więcej, na bazie tego czołgu powstało kilka innych. I tak, Kanadyjczycy stworzyli sobie Rama, czyli to jest M4A5 Ram. Czołg M4A1 Sherman łyknął od M3 podwozie i nawet Rosjanie mieli swojego M3 Lee z porozumienia Lend-Lease. Dodatkowo z konstrukcji M3 Lee wyszły takie czołgi jak haubica M7 Priest, czyli Księciulo, ksiądz, i samobieżne działo polowe M12. Plus wiele innych jeszcze konstrukcji. Naprawdę produkowali Amerykanie z tego co chcieli. Tyle różnych wersji tego naprodukowali. Mniej więcej tak jak Shermanów. Sherman z tym krabem takim do rozwalania min. No wszystko produkowali. Taka sama historia była M3. Czołg M3 trafił do służby na przełomie 1941-1942 roku. Jednakże kilka tak naprawdę sztuk trafiło do jednostek amerykańskich broniących Filipin przed Japończykami. Prawdziwy sprawdzian M3 tak naprawdę przeszedł w rękach Brytyjczyków w kampanii północnoafrykańskiej w walce z Niemcami. Tam M3 Grand, bo takich używali Brytyjczycy, walczyły z praktycznie każdym rodzajem czołgu niemieckiego, to jest od Panzer 1 nawet do Tygrysów. Czołgi te miały niewystarczający pancerz i w bitwie pod Kasserin w lutym 1943 roku ukazały to dobitnie. I tak w ciągu 5 dni, to jest od 19 do 24 lutego, alianci stracili około 10 tysięcy żołnierzy.
Zgodnie z porozumieniem Lend-Lease, Rosja Radziecka także otrzymała swoje M3. Czołg ten nie zyskał entuzjastów ze strony radzieckiej, ponieważ został szybko nazwany grobem dla sześciu braci. Głównie przez to, że średnie czołgi niemieckie świetnie radziły sobie z M3. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Pierwsze co, tak jak w Afryce Północnej, niewystarczający pancerz. Drugie, paliwo na benzynę, łatwopalność. No i trzeci, dosyć znaczący, bo bardzo wysoka sylwetka, bardzo było go ciężko ukryć w zaroślach, bardzo było go ciężko zamaskować. O samym czołgu można gadać godzinami. Ma ciekawą historię, ciekawą konstrukcję, brał udział w walkach na dwóch frontach. Także zakończmy i przejdźmy sobie do bitewek. Witam na Rzece Popiołu w trybie dominacja i jedziemy sobie w stronę punktu B chyba. Będzie najoptymalniej. Dojeżdżamy sobie do punktu B, który już jest zdobywany przez naszego M22. I to dobrze. Dobra, jedź tym M. Sustrix. Pancer. Dowódca działonowy. O, wycofujesz się. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, już nie. Asysta. No i okej. Może być i asysta. Dobra, mamy przejęty punkt B, dlatego sobie... myślałem, że to... Dlatego chyba sobie pojedziemy... Dobra, jedź. Pojedziemy sobie na C, tak? Nie jest zdobyty. Może pomożemy naszym, tam widzę, mają problemy. O, dobra. Okej, dobra, to jest SDKFZ. Tylko tyle? Nie, jednak nie. I był jeszcze Panzer 35, tam PZ-35. Coś jeszcze? Jeszcze coś tam jest? Chyba już nie. No to co, jedziemy zdobyć chyba sobie ten C. Widzę, że szybka akcja. Nikogo tutaj nie zostanę. Dobra, przejmujemy C. Obrócimy się, bo będziemy sobie jechać od razu do... A nie, nie będziemy jechać od razu do B. Może zwróćmy lufę tej 75. Zaraz, jak zdobędziemy C, to pojedziemy na B. Gdzie tam potrzebują chyba chłopaki pomocy. Mam nadzieję tylko, że ktoś mnie tutaj będzie osłania, ale widzę, że nie za bardzo. No. No jedziemy! Zdobywamy i jedziemy. Dobra, strefa zajęta. Podjedziemy tutaj w ogóle, abyśmy się wlec. O, fuck! No to po mnie. Uciekam, 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 uciekam. Aha. Dobrze, to nie był ostateczny cios. No i depresja jeszcze do tego. Dobra, kierowca. Mam nadzieję, że ten diabłon go wykończy. Nie, tego nie wykończył.
Jezu, ile tu jest tych przeciwników. Dobra. Jezu, myślałem to... Oho. Ja pierdykam. Samemu nie dam rady. Po prostu nie dam rady. Witam na opuszczonej fabryce. Jedziemy sobie w stronę punktu C. Tak trochę klasycznie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Tutaj te 34. Czyli na apie. No, troszkę. Ciekawe, czy jest tak wysoko. Mam dosyć wysoką sylwetkę. Ciekawe, czy będę mógł strzelić do kogoś. I chyba będę mógł strzelić do kogoś. O, nawet C przejmujemy. Nieświadomie. No, ciekawy jestem, jak to będzie. Nawet trafienie. Trafienie. Tam coś jest. I chyba gościa chapnę. Trochę za późno. No podjedź, nie? Ja do ciebie podjadę. Okej, poprawiony z 75. Za nim coś jest, ale co to jest, to wam nie powiem. O, dobra. Tak trochę na farcie strzał, ale może być. Podwójne trafienie. O, proszę. Szkoda. Tutaj przede mną jest. Jegomość. Gdzie on jest? Ej, no bez jaj, no przecież tu przed chwilą... A, tu jest. Dowódca tylko, szkoda. Ładowniczy. Może nie da rady przeładować. Trafienie. O, pokazał nam dach. Pięknie. Pięknie nam pokazał dach. Wykorzystaliśmy to na szczęście. Co tu się dzieje wokół nas? Co tam jest? Pokażcie tylko. Tam coś jest. O! Ach, tam coś było, okej. Dobra, tutaj zatłuczony koleżka. Kurde, no żeśmy trochę ich przycisnęli. O, ledwo co. Oczywiście to ma dosyć wysoką sylwetkę. Ciao.
Okej, strefa zajęta. No nawet mamy dwie bazy zajęte. No nic, zobaczymy. No jedziemy do przodu, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy akurat dwie armaty, tak? Może kogoś chapniemy. Ho, ho, ho. Horo, horo. Właśnie stracił życie. O, tam mamy po lewej stronie pierwszego kandydata. Dobra, działo nowy dowódca, gąsienica. Okej, pierwszy. Teraz warto by się gdzieś schować. O, tam daleka ktoś jest chyba. Tam coś jest nawet. Tam coś płonie, znaczy się. O, proszę. Następny dziabąg. Ale może mnie nie będzie... O, jednak. Okej, dowódca działonowy. Jezus Maria, co tam się dzieje? Po lewej, w lewo, tak? Oh my god, okej, jeden, tylko który teraz? Ten? Nie, ten po lewej. Dobra. Ale nie mamy kierowcy. Co mnie trochę... A może obrócimy się w takim układzie tą 75. O! Idealnie będzie, jak ktoś będzie tutaj jechał. No i co, ja jest przejmowany teraz? Trzech wokół tam jest i jest zablokowany dojazd. No. O! Jeszcze nie? Co tam tu? Co to jest? Jezus Maria, co tu się dzieje w ogóle? Silnik znowu trafiony. Patrzcie, kurde, dobrze się ustawić tym dziadem. No i oni sami podjeżdżają mi. Ilu już mamy? Czterech już mamy, o! No to teraz może trzeba się wycofać rzeczywiście. Co więcej, może trzeba by pojechać na ten punkt... A, bo widzę, że chłopaki tam sobie w ogóle nie radzą. I tak zrobimy, niestety odpuścimy. A, może jednak nie do końca. Obróćmy się z tą 75. Może damy radę gościa chapnąć. Tak jest. Oj, ta 75 to świetna jest. Oj, tam ktoś jest. No nie da nam odjechać po prostu. Nie dałem rady. Nie dałem rady znowu zresztą. Okej, no to może tutaj zrzucimy artę. Jeszcze raz. To jeszcze raz trochę. I trochę do góry. Aj, kurde, ta myszka. Muszę zmienić tą myszkę. A, pięknie, dobra. Muszę w niżej celować, bo tam widzę... O Jezu, cel nie został uszkodzony. To jeszcze trochę niżej? Ilu tam ich jest? Dwóch zostało, tak? Członków załogi, no nawalam po prostu do skutku teraz. My god. No to ilu już tu jest teraz tych członków załogi, bo już nie rozumiem. Asysta, Boże. No tak to jest, jak ktoś tam się wystawił. Psi pazur, o Jezus Maria, co to jest?
się, obróć się, obróć się. Jeszcze raz. No to jeszcze raz. A kurde, trochę za nisko, jeszcze trochę wyżej. O Jezu, jeszcze za nisko. No to teraz. To teraz w lewo, jeszcze raz trafimy w to samo miejsce. Nieuszkodzony. Ej. No nie możemy się ruszyć, musimy... Chciałem pojechać na A, ale widzę, że... się po prostu mi... Co tu się opiernicza? Kto tam znowu do mnie napadł? Ojojoj, trzeba się ewakuować stąd, bo... Ktoś do mnie naparza i nie wiem kto. Obróć się, obróć się. Ajajaj, aby... Kurde, pewnie jakiś malutki. No, tak, jeszcze się... No dobra, ale 5 celów, 3 asysty. Z jednego miejsca praktycznie. Witam w Europie Wschodniej w trybie, jak widzicie, dominacji. Jedziemy sobie M3. Co więcej, chyba trafiliśmy, bo tak, ten jest na 3, jeżeli sobie dobrze przypominam. Cromwell też jest tam powyżej 3, albo nawet 3, coś takiego. Churchill, Churchill lub Churchill też jest tam około 3. M4A5, nie pamiętam. Dlatego profilaktycznie zmienimy sobie kierunek i pojedziemy w lewo. O, hello, hello, czekaj ta, czekaj. Przywalimy mu z 75. A nie trafiłem, ale jaja. Jak berety. Dobra. Cofamy się, coś tam jest? Kierowca, operator KM-u, to będziemy mogli przywalić jeszcze raz, dobra. O, to ja nie wiem co to jest jakiś włoski dziad. Może teraz? O Jezu, to tym dziadem trzeba wyżej trochę celować. O Jezu, budynek walnąłem. Asysta, może być. Ojojoj. Podejrzewam, że mnie wykończy jak podjadę. Padowniczy. No co, chłopaku, boisz się? Starego dziada się boisz? Chodź. Trochę wyżej. A! Kierowca działonowy, trochę wyżej i przywalimy z... A nie, nie przywalimy. No dobra, nie trzeba nawet. Chciałem przywalić tej 75, ale nie dało rady. Mamy 4 już. Kurde, no nie da się wyjść z bitwy bez fraga, no chyba, że szaleńczo atakujecie tym, bo to pancerza nie ma. Wycofajmy. Albo dupie, do przodu jedźmy. A. Kurde, ale mam dylemat. O, cel nie został uszkodzony. O, ale jaja. A, pięknie. 75 dała radę teraz. Nawet trochę bez celowania wręcz. Tam nic. A, tam jest jakieś działo? Co to jest? Nie. A, proszę, dzień dobry. Kolega, widzę, przyjechał za mną. Ciu. Tak, tam ktoś usilnie atakuje, o! A, trafienie krytyczne! Co? Przynajmniej będzie asysta.
rzuca. O Jezu, kolejny. Nie no, trzeba jakoś podjechać tak, żeby ich ładnie kosić. O, kolejny. O Jezu, nie, tak, tak mi się popierniczyło wszystko teraz, że... O! Ej, ej, ej. No nie dałem rady. Dobra, to już chyba koniec jest tak naprawdę z tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wygrana, przegrana. A jak będzie coś jeszcze się działo, to wam pokażę. Oj, 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 panie. Cel nie został uszkodzony. Asysta tylko. Zróbmy sobie małe podsumowanie, jeżeli chodzi o ten czołg. I tak już wyszedł długi odcinek, także szybciutko, króciutko. 75, jak dla mnie służy do rozwalania, jeżeli wylądujemy oczywiście na aptierze, tak? To 75 służy do rozwalania przeciwników, 37 do unieruchamiania ich. Jeżeli wylądujemy na swoim, no to 37 wystarczy z palcem w nosie. Chciałem powiedzieć z pancerem w nosie, z palcem w nosie. Jeżeli wylądujemy na aptierze, to nie radzę nim szarżować, bo to się źle skończy, od razu dostaniemy strzała i będzie po ptokach. Jeżeli wylądujemy na swoim, to możemy trochę przykozaczyć. Czasami coś tam odbije, mimo to, że ten pancerz nie jest jakiś za gruby, ale coś tam zawsze mówię, może odbić. I to na tyle, jeżeli chodzi o ten czołg. Następny odcinek pojawi się niebawem. Pojawi się? Tak, pojawi się, tak. No dobra, to w takim układzie życzę miłego weekendu.